Siemanko, z tej strony Sedorf. Zapraszam dzisiaj na kolejny ranking wyjazdowy. Zobaczymy, jak wyglądały sektory gości podczas spotkań Ekstraklasy pierwszej oraz drugiej ligi. Także lecimy. Pierwsze spotkanie, Korona Kielce, Krakowia, 667 kibiców gości. Są przednie flagi, kibice przyjechali w pełnych barwach. Jest gniazdowy, jest bębniarz. Frekwencja mogłaby być troszeczkę wyższa. Moja ocena to 7 na 10. Następne spotkanie, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin. 411 kibiców gości. Są przednie flagi, przyjechali również, widzę, Zgodowicze Zagłębia, czyli Arka Gdynia. W tym przypadku, jak powyżej, frekwencja mogłaby być wyższa. Także moja ocena to 6 na 10. Kolejne spotkanie, Piast Gliwice, GKS Katowice. 986 kibiców gości. Są przednie flagi, wszyscy w barwach. Frekwencja bardzo dobra, wygląda to naprawdę niesamowicie. Moja ocena o 10 na 10. Kolejne spotkanie, Pogoń Szczecin, Stal Mielec, 40 kibiców gości. No tutaj nie ma za bardzo co się rozdrabniać. Moja ocena to 1 na 10. Kolejne spotkanie, Raków Częstochowa, Lech Poznań, 318 kibiców gości. Są przednie flagi, większość kibiców przyjechała w barwach. Mały sektor, więc dobra frekwencja. Moja ocena to 7 na 10. Puszcza Niepołomice, Legia Warszawa, 0 kibiców gości, zamknięty sektor gości. Radom jak Radom, Górnik Zabrze, 0 kibiców gości, brak sektora gości. Widzew Łódź, Śląsk Wrocław, 0 kibiców gości z powodu zakazu. Motor Lublin, Jagiellonia Białystok, mecz przełożony. Lecimy dalej, pierwsza liga, czwarta kolejka, Miedź Legnica, ŁKS Łódź, 300 kibiców gości. Są przednie flagi, część jest ubrana w barwach, część ich nie ma, część ma również szaliki, jest gniazdowy o zdjęciu. Nic więcej nie widać, frekwencja mogłaby być troszeczkę większa. Moja ocena to 5 na 10. Kolejny mecz, Kotwica Kołobrzeg, Stal Rzeszów, 160 kibiców gości. Są przednie flagi, wszyscy w barwach. Mały sektor, ale wypełniony. Wygląda to w miarę dobrze. Moja ocena to 7 na 10. Następne spotkanie, Warta Poznań, Stal Stalowa Wola, 24 kibiców gości. Słabe zdjęcie, nie ma co oceniać. Dobrze, że przyjechało tych 24 kibiców. Odra Opole, Wisła Płock, 65 kibiców gości. Nie wiem czemu, ale ostatnio, chyba już drugi raz w tym sezonie, widzę, że Wisła Płock ogólnie słabe te wyjazdy mają. Nie wiem, czy to jest spowodowane, także jak wiecie, dajcie znać w komentarzu. No tutaj po zdjęciu można powiedzieć, że przyjechali w połowie w barw. Są skromne flagi, nic więcej. Nie ma tutaj co do oceny, więc moja ocena to 2 na 10. Następne spotkanie, Wisła Kraków, Ruch Chorzów, 4400 kibiców gości. A pewnie było ich jeszcze więcej. Mecz przyjaźni, wygląda to naprawdę niesamowicie. Nie ma tutaj za bardzo co się rozdrabniać. Moja ocena to 10 na 10. Chrobry Głogów, GKS Tychy, 0 kibiców gości z powodu zakazu. Pogoń Siedlce, Brukbet Termalika, 0 kibiców gości, chociaż ze znakiem zapytania, więc nie wiem, jeżeli ktoś był na meczu, niech da znać w komentarzu, czy byli jacyś kibice Brukbetu. Arka Gdynia, Znicz Pruszków, 0 kibiców gości. Dobra, lecimy. Druga liga, czwarta kolejka, Zagłębie 2 Lubin, Zagłębie Sosnowiec, 115 kibiców gości. Ogólnie zdjęcie jest dosyć słabe, ale można wywnioskować, że część jest w barwach, część ich nie ma. Jest w sumie skromna flaga, ale w sumie tutaj po całości rozłożone były bez sensu, bardziej by przeszkadzały kibicom w oglądaniu. Ogólnie tutaj słaby sektor, więc maksymalnie co mogę dać ocenę to 3 na 10, ale raczej nie zaliczałbym tutaj w ogóle żadnej oceny najlepiej. Następne spotkanie, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Świt Szczecin, 15 kibiców gości. Nie ma tutaj co się za bardzo rozdrabniać, słaby wyjazd, 15 kibiców. Maksymalnie 1 na 10. I ostatnie spotkanie, Podbeski Dziebielsko-Biała, GKS Jastrzębie, około 155 kibiców gości. Są przednie flagi, część kibiców w barwach, część ich nie ma. Frekwencja mogłaby być wyższa, także moja ocena to 4 na 10. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki kochani za oglądanie. Pamiętajcie, żeby mnie obserwować, aby być na bieżąco. Dzięki, trzymajcie się, cześć!